Polscy konsumenci w większości przypadków przy wyborze produktów żywnościowych zwracają uwagę na termin przydatności do spożycia i na skład produktów oraz na cenę. Przy czym, jeżeli chodzi o skład produktów, to wiele oznakowań jest dla nich zupełnie niejasne, niezrozumiałe, co również potwierdzają wyniki badań. Gdybyśmy wiedzieli, ile, czego, w jakich ilościach, to pewnie nie byłoby problemu 6,5 miliona ludzi zmagających się z nadmiernymi kilogramami. Myślę, że to nie tylko jest zresztą kwestia racjonalnego odżywiania się, ale również w ogóle stylu życia. Prowadzimy szereg analiz rynkowych i na podstawie analiz rynkowych, ankiet przeprowadzonych wśród naszych klientów, mamy informacje mówiące o tym, że na dzień dzisiejszy aktualne oznakowania na produktach nie są do końca zrozumiałe przez konsumentów. Idea dodatkowego, uproszczonego systemu znakowania żywności jest ideą, która odpowiada na te oczekiwania klientów i decyzja wprowadzenia dodatkowego oznakowania wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Dodatkowy system SENS ma za zadanie w sposób jasny, zrozumiały i prosty przekazać konsumentowi informacje, jak często, z jaką częstotliwością dany produkt spożywać. Na produktach naszej marki własnej klient będzie mógł znaleźć cztery formy symbolu. Będą to cztery formy mówiące o tym, jak często dany produkt spożywać. Formy będą wyróżnione kolorem. Kolor zielony będzie mówił o tym, że dany produkt ma bardzo dużo pozytywnych składników odżywczych i należy je konsumować bardzo często. Kolor pomarańczowy będzie mówił o tym, że dany produkt należy konsumować umiarkowanie. Kolor niebieski będzie mówił o tym, że dany produkt należy konsumować często. Natomiast kolor fioletowy będzie mówił o tym, że dany produkt należy konsumować sporadycznie lub w małych ilościach.